Welcome to the Daily Calm. Let's start today's session by finding a comfortable position. A tall, straight back. Allow your arms to rest gently. Dzisiaj jest poniedziałek, za pół godziny zaczyna mi się pierwsza klasa, dzisiaj mam matematykę i siadam teraz do edytowania, bo wczoraj udało mi się zainstalować Final Cut Pro. Mam przez 90 dni taki okres próbny, gdzie mogę sobie właśnie testować, a później mogę zdecydować, czy kupić, czy nie. Nie mówiłam, o, mały update. Zmieniłam też kierunek na studiach, na kinematografię, bo byłam do początku na Business Administration, ale moje plany się pozmieniały. I założyłam sobie zeszyt, gdzie zaczęłam planować filmy, jakie chcę nagrywać i różne pomysły. Baner na kanale, zrobiłam inny. Później playlisty wszystkie poorganizowałam z moimi filmami. Uwielbiam to robić. I'm excited. Czasami mam tak, że tak dystansuję się od YouTube'a, że na przykład zaczynam mniej pokazywać, rzadziej nagrywać. Pokazuję tylko taki ułamek mojego życia i czuję się tak bardzo bezpiecznie. Wtedy wydaje mi się, że tworzy się taki dystans pomiędzy mną a tobą, a to co uważam, że jest takie cenne i niezwykłe właśnie w YouTubie, to jest to, że można się tak połączyć z kimś i tak pokazywać prawdziwe życie i dać się poznać. Mam wrażenie, że kiedyś, kiedy dostawałam jakiś większy hejt, gdzie każdy dostaje, kto tworzy na internecie w jakimś okresie, to było takie bardzo krzywdzące, bo brałam wtedy to do siebie, nawet jakieś takie rzeczy, czysty hejt i czuję, że mam taką ranę i po prostu boję się, że takie coś będzie, dlatego tak bardzo szanuję moją prywatność, ale i tak jakby jestem mądrzejsza od te doświadczenia i mam o wiele bardziej poukładane w głowie, że już nie pozwalam sobie tak chodzić po sobie. Rozróżniam, jak ktoś ma dobre intencje albo złe. Teraz miałam taki okres, że nagrywanie filmików mega mi sprawiało radość i łatwiej mi się nagrywało. Nie opowiadałam, nie rozgadywałam się, po prostu tak bardzo dawałam taką dużą barierę pomiędzy moim życiem prywatnym, a tym, co chcę jakby pokazywać na zewnątrz. Dlatego to było bardzo wygodne dla mnie i wydaje mi się, że potrzebne w tym okresie przejściowym, w którym nadal jestem, ale to rozwinę się też kiedy indziej. Więc mam wszystkie pomysły na filmy i cieszę się, bo przyszła mi znowu taka chęć i motywacja. To jest też jedna z moich ulubionych części. Edytowanie i planowanie filmów, wymyślanie, co pokazywać, w jaki sposób nagrywać. Mam jedną dziewczynę na YouTubie, którą oglądałam zanim zaczęłam kanał na YouTubie. Nazywa się Catherine Manning. Więc zaraz zobaczę jej filmy o Final Cut Pro i zacznę edytować i się uczyć. Za chwilę będzie 17, zjadłam sobie jakiś taki na szybko obiad, który został z wczoraj i mam taki nawyk, że jak jem obiad, to czytam książkę i przez to czuję, że jakby uważniej jem, czytam sobie powoli, jakby jem, tak wiadomo, że najlepiej jest jeść w ogóle w ciszy i skupić się tylko na jedzeniu, ale często o tym zapominam, a tak to jak mam książkę, to jest takie połączone i też przez to codziennie czytam,
z czego się mega cieszę. I odkąd skończyłam klasę z matematyki, to rozwiązuję zadania domowe, bo do każdego tematu dostajemy właśnie zadanie i dzisiaj omówiliśmy dwa tematy, więc mam jakby z dwóch tematów zadania do zrobienia do następnej niedzieli, więc mam tydzień. Chcę dzisiaj zrobić, bo powtórzyłam sobie wszystko i to, co było na lekcji. Profesor zostawia nam zawsze do lekcji filmiki na YouTubie, takie odnośniki, żeby sobie powtórzyć, jeżeli czegoś nie zrozumieliśmy, więc sobie to zobaczyłam i zrobiłam notatki. Przerobiliśmy cały drugi dział i to były funkcje i teraz zaczynamy trzeci dział i to są wielomiany i tutaj 3.4. Tutaj to jest to, co robiliśmy na lekcji. Tu mam wszystkie zadania rozpisane, które muszę zrobić i zabrałam się za to. Wyszłam sobie na spacer. Staram się w ciągu dnia, zwłaszcza jak właśnie siedzę cały dzień, wychodzić na spacery, nawet nie jakieś długie. Tak co jakiś czas, żeby wyjść na zewnątrz, przejść się. Ja mam duże problemy z plecami, z kręgosłupem od siedzenia. O, to jest pięknie. Wow. Don't judge me. Widziałam jakiś czas temu na Pinterestie zdjęcie tosta z serem i z kimchi w środku. A takim kimchi naszym polskim jest kiszona kapusta. I znalazłam akurat tutaj w ogóle z Polski. Żeby to było bardziej podobne do kimchi, to dodałam pikantny sos. Dzisiaj był mega długi dzień. Chciałam edytować, ale nawet nie zdążyłam. Dosłownie cały dzień robiłam zadania domowe. Ale udało mi się wyjść dwa razy na spacer, się przejść, poczytać książkę. Teraz jest 10:00, poglądam YouTube'a, żeby się zresetować. O, i dzisiaj napisała też do mnie jedna dziewczyna o apartament, że ma jeden pokój. I jutro będziemy do siebie dzwonić na FaceTime i trochę pogadamy, żeby sprawdzić, czy pasujemy do siebie, żeby mieszkać razem. No, zobaczymy. Dzień dobry, rise and shine. Jest wtorek, jest 7 rano. Chyba. I uznałam, że pojadę sobie na siłownię na basen, ponieważ jest basen i ani razu nie byłam. I skorzystam, może też będzie sauna i jacuzzi. O! Wszyscy sobie chodzą, spacerują z piskami rano. Jeżeli chodzi o update taki samochodowy, to czuję się już pewniej jeżdżąc i parkując. O wiele pewniej niż na początku. I też porysowałam samochód raz, więc już... Ale porysowałam go o kawałek murku przy domu, ponieważ musiałam w taki dziwny sposób parkować, że tyłem jakby wjeżdżam. Jest to skomplikowane, no i wydawało mi się, że wszystko szło płynnie i tak, a pójdę zerknąć jakby jak tam, ile od tego murku jestem. I za każdym razem jakoś byłam tyle i tyle musiałam być. No i zauważyłam, że są takie porysowania, ale
Nic wielkiego, nic ogromnego. Mogło być o wiele gorzej. Było super. Było dosyć mało ludzi. Na moim torze akurat było więcej, bo to był taki pierwszy z brzegu. Ja muszę się skupić, żeby nie wjechać nigdzie. I na siłowni tej są takie good vibes. Teraz wychodziłam, tu było więcej osób. Taka salka, to tam była yoga i mnóstwo takich mam. Bo tutaj osoby jakby nie ma wyboru, jakby wszyscy chodzą na siłownię. Nawet takie osoby w wieku naszych rodziców. Tutaj jest za gorąco, żeby nie wiem, trenować na zewnątrz, nie chodzi się. Inna kultura, bo w Europie ludzie więcej chodzą do pracy, jakby ruszają się na co dzień, mają taką codzienną sprawność, a tutaj ludzie jeżdżą do pracy, więc później, żeby być aktywnym, to chodzą na siłownię. Jestem po lekcji po angielskim i uznałam, że pojadę sobie do jakiejś kawiarni pouczyć się. Chcę zrobić zadanie z matematyki. Z ESL mam do skończenia takie czytanie i później może jakieś edytowanie. Jeżeli mogę wybrać, jakby nie ma różnicy, czy siedzę tu w domu, czy w kawiarni, więc wolę jechać sobie do kawiarni. Czuję, że wtedy jestem bardziej produktywna. Jadę do jakiejś zupełnie nowej, bo chcę sobie odkrywać. Ostatnio byłam właśnie tak się uczyć. Zrobiłam sobie przerwę w ogóle od blogowania 2 tygodnie, albo nawet dłużej, bo byłam tak zestresowana i byłam w 2 kawiarniach właśnie się uczyć i było mega fajnie, mega przyjemnie. Więc jedziemy sprawdzić coś nowego. Przyszłam sobie do parku poedytować, bo dosłownie oczy mi się zamykają. Nie wiem dlaczego. Wyspałam się dzisiaj bardzo dobrze. Miałam lekcje i było wszystko w porządku. I teraz jest która? 14 i dosłownie oczy mi się zamykają. Jak widzę, że jest tak ładnie na zewnątrz, a tutaj zawsze jest ładnie na zewnątrz, to szkoda mi jest siedzieć w domu, w klimatyzacji. Wolę na zewnątrz. Tutaj właśnie obok jest park, bo jest od razu szkoła. Więc wzięłam sobie laptopa i właśnie edytuję. Może opowiem, jaki mam problem. Po pierwsze, nie wiem, jakie są odpowiedzi do zadań.
ponarzekałam sobie, poedytuję i później wrócę i pojadę na siłownię, bo jak zasypiam, to nie jestem produktywna, więc może siłownia mnie trochę obudzi. Jadę właśnie na siłownię, bo czuję, że jakbym teraz nie pojechała, to dzisiaj bym w ogóle się nie wybrała. Obok jest od razu supermarket Sprouts i to jest taki lepszy z organic, trochę jak Whole Foods. Więc wejdę sobie tam i kupię jakieś różne przekąski. Siłowni i byłam w Sprouts, hol zakupowy. Kupiłam wreszcie nutpad o smaku karmelowym, co Emma polecała. Później udało mi się znaleźć wreszcie papier ryżowy, bo w Trader Joe's nie ma, żeby robić saigonki, spring rolls. Exciting! Następnie chleb, to jest sunflower flaxseed. To jest taki kawałek i właśnie jest zrobiony z samych ziarenek. Taki ciężki, żytni, wydaje mi się, że na zakwasie chleb. Następnie wafle. Czy to są wafle? To jest taki crisp bread. Też, żeby robić jakieś kanapki. To jest coś, co zawsze widziałam u każdej fitness influencer. To jest Hue Chocolate. Super skład, była droga. Ale nie wiem, uznałam, że spróbuję. To jest almond butter. I ostatnia rzecz to są tortilla chips. Zrobione z niebieskiej kukurydzy sea salt. Więc tyle byłoby z zakupów, jadę do domu. Mój brat pojechał na takie większe zakupy spożywcze do Trader Joe's, ale nie wiem, czy już wrócił. Jestem tak wymęczona i dzisiaj chcę skończyć filmik edytować. A jutro mam ostatni dzień szkoły. Jestem ciekawa, co czuje Bella Hadid, jak ona żyje na co dzień, wiedząc, że wszyscy jesteśmy jej minionkami. Cokolwiek ona nie ubierze, to my mamy takie... to wraca. Tutaj jesień to jest poważna sprawa, bo wiadomo, w Los Angeles jest tak zimno. Trzeba chodzić w kurtkach i butach zimowych i zastanawiam się, jakie UGG boots kupić. Bo strasznie mi się podobają te na platformie. Te, które teraz wyszły, wydaje mi się, są nowe. Są mega cute. Później podobają mi się te takie bardziej, co wyglądają jak kapcie, co mają odkrytą piętę i nie mam pojęcia. Wiadomo, że wszędzie jest sold out. Te na platformie mi się mega podobają. Jest już prawie 18. Po klasie wzięłam i się pozbierałam i pojechałam do kawiarni się pouczyć. I utknęłam na jednym przykładzie, dosłownie godzinę próbowałam doszukać się, jak go rozwiązać. Szukałam odpowiedzi na internecie i nie znalazłam. Zdenerwowałam się i wróciłam tutaj, ugotowałam obiad, zjedliśmy akurat wszyscy razem, bo jesteśmy razem w domu. Jestem tak zmęczona, że to jest niesamowite. Jutro mam wolne. Ale oczywiście mam mnóstwo planów. Ten weekend będę przygotowywała się na pierwszy ten test z matematyki, z funkcji i z wielomianów. Zrobię sobie jakiś plan na naukę i zacznę od jutra albo nie wiem. Jestem taka śpiąca. Ja wiedziałam, że powrót do szkoły nie będzie łatwy. Zwłaszcza po tym, jak rok miałam przerwę i mega łatwe, komfortowe życie. Czyli mieszkałam sobie w Warszawie, każdy dzień zależał ode mnie, jak będzie wyglądać. Nie miałam żadnych obowiązków, składałam, edytowałam filmiki, więc wiedziałam, że jak zacznę mieć znowu jakieś obowiązki, to będzie trudniej, ale cieszę się, bo uważam, że dobrze jest mieć wyzwania w życiu. Jak jest za łatwo, to później sobie sami wymyślamy problemy. Ponieważ jako ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby rozwiązywać problemy. A jak nie mamy tych problemów, to sami sobie stwarzamy. I jest niewygodnie, ale to dobrze. Mam 20 lat. Jakby życie było wygodne przez resztę mojego życia, to mogłoby się to trochę źle skończyć. Idę edytować filmy.